Drogi Wojciechu Olszański, kamracie, wiele razy mówiłeś w telewizorze, że jesteś prorosyjski i to już zapamiętałem i że jesteś za Putinem. Ja również. A co mnie zmartwiło, to ostatnio, że usłyszałem, że Korwin-Mikke powiedział, że Ukraina, banderowska Ukraina, ta swolosz, powinna wygrać wojnę, bo to jest w interesie Polski. No, większej bredni to nie słyszałem od czasu, w którym żyję, ale zostawmy tego dziadzia, któremu się pomału kręci już we łbie i skupmy się na czymś innym. Pieska, którego znalazłem kilka dni temu, nazwaliśmy wspólnie z moim młodym kamratem Putin, bo on tak chciał. Także widzicie, jaki ma wpływ na ludzi, że młodszy ode mnie kolega nawet sam zaproponował takie imię dla pieska. Putin powiedział. No i teraz, co w związku z tym? W związku z tym, że jesteśmy oboje prorosyjscy, chciałbym Ci, Wojciechu, przedstawić i wszystkim innym słuchaczom bardzo fajną pieśń rosyjską, którą teraz odtworzę w całości. A jak będziesz chciał, to doślę Ci później link. Posłuchajcie wszyscy pięknej pieśni. Video, czyli zdjęcia, inaczej mówiąc, w tej pieśni są fantastyczne. Ale muzyka mnie bardzo podnieca, tym bardziej właśnie na tych potężnych głośnikach, które tu stoją. Bardzo fajnie się tego słucha. Słuchamy. Крик пустоты, дом, мир и чума, телеигра, Москов и СБС. Другие, Бог.
и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Tak, na tym jest koniec tego teledysku. Myślę, że wam się podobał. Bardzo fajny teledysk. Every town has one. The scary to trzeba zatrzymać. Bardzo fajny teledysk. Jak Wojciech Olszański, jak puścisz to w internecie, to na pewno twoi słuchacze również dostaną ekstazy i im się spodoba ta piosenka bardzo. Ponieważ wiem, że ciebie nie słuchają frajerzy, a frajerzy jedynie się z ciebie śmieją. Ale warto ciebie posłuchać, warto zawsze śledzić twoje kanały, ponieważ zawsze się człowiek coś mądrego dowie, no i czasami nawet i słuchacze coś mądrego powiedzą. Do usłyszenia.